No emocji w tym meczu, szczególnie w końcówce, było sporo dla mnie jako trenera drużyny, która prowadziła ten mecz. Trwał bardzo, bardzo długo i każda minuta ważyła trochę więcej niż 60 sekund. Jesteśmy szczęśliwi, wygraliśmy bardzo kluczowy mecz po serii trzech remisów. Przyjechaliśmy tutaj zagrać kolejne dobre spotkanie, ale postarać się wywalczyć 3 punkty i na pewno chłopakom należą się wielkie słowa uznania za bardzo dobrą organizację, konsekwencje w grze i wolę walki. Wydarliśmy na bardzo trudnym terenie bardzo cenne 3 punkty, z czego się cieszymy. Na pewno każdy mecz, który gramy czy u siebie, czy na wyjeździe, staramy się grać w takim samym stylu. Na tyle, ile możemy, prowadzimy grę. Dzisiaj mimo wszystko obraz kilku ostatnich meczy uważam, że nie zasłużyliśmy na porażkę. Jest mi przykro, że bo zawodnicy włożyli dużo, dużo wysiłku i tu od strony postawy mentalno-charakterologicznej nie można mieć pretensji, tak jak i we wcześniejszych meczach. Problem jest, że moi zawodnicy już w kolejnym meczu nie są zrekompensowani punktami, czy to jednym, czy zwycięstwem. Nie chcę się cofać daleko w przeszłość, ale ostatni mecz, czy to w Łuszczynie Pomomnice, gdzie przegraliśmy, gdzie nie powinniśmy przegrać i tak samo dzisiaj. Nie było może dużo tych sytuacji, bo przeciwnik bronił nisko, kompaktem, a mimo wszystko żeśmy sobie kilka sytuacji stworzyli i w pierwszej połowie, na początku drugiej, plus rzut karny, gdzie nie można mieć nigdy do zawodnika pretensji, bo nie w takich meczach, nie tacy zawodnicy i nie o taką stawkę nie strzelali rzutów karnych. Także wiem, że kibice mogą być sfrustrowani, tylko że ktoś niekoniecznie znający się na piłce, trudno nie zauważyć poświęcenia i zaangażowania moich zawodników dążących, czy to w momencie korzystnego, czy niekorzystnego rezultatu do odwrócenia losów, czy przechylenia szali zwycięstwa na naszą korzyść. Także uważam, że jest dużo niesprawiedliwości, jeżeli chodzi o odbiór moich zawodników, bo można oczywiście mieć pretensje i ganić drużynę, jeżeli przejdzie obok meczu, czy nie podejmuje wyzwania w bezpośrednich pojedynkach z przeciwnikiem. Myślę, że szczególnie w sporcie, że powinno być to docenione.